Jezu, co wy palicie? Najważniejszą sprawą, jeżeli chodzi o robienie filmu, jest obsada. Potem ci aktorzy świecą oczami i albo im widz wierzy i ich kupuje, albo nie. Mi zależało na wydobyciu poczucia humoru tych aktorów, którzy w dużej mierze grali dramatyczne role. Jak przeczytałam ten scenariusz, to się strasznie ucieszyłam, że to jest postać, gdzie mogę dożyć końca filmu. Nie skaczę przez okno, nie umieram, nie choruję, nie jestem zgwałcona, no w ogóle cudowne. Bo ja jednak mam trochę taką specjalizację tych kobiet ofiar. Marcin Doraciński to tak naprawdę sam sobie wyrwał tą rolę. Ja mówię, Marcin, ty się nie pomyliłeś, żartujesz? On mówi, słuchaj, no po prostu jak ja bym zagrał takiego ciecia nieudacznika. Czasami jak gram taką dużą rolę, to wybieram sobie perfumy. Myślę o tym, jak ta postać pachnie. Na przykład róża pachniała mydłem i wodą. W Sali Samobójców to były bardzo wyrafinowane perfumy. Przy Idzie Wanda pachniała ciężkim cynamonem. A tutaj pomyślałam sobie, czym Marta pachnie? A może zimne szkło? Taka szklana wata. Pomyślałam sobie, tak, to jest dla mnie dobry trop. Marian Dziędziel był dla mnie postacią kluczową, bo to ojciec. Więc kiedy się Marian pojawił, ja mówię, Marian, ty mi powiedz tylko jedno, czy zagrasz tą scenę, jak idziesz po szpitalu z gołym tyłkiem? No i Marian mówi, no ale co, ale naprawdę z gołym tyłkiem? No tak, no słuchaj, no po prostu, no jak mam ci zrobić, w stringach cię nie puszczę. I Marian się zgodził. Spotkałam się z aktorem, z którym już wcześniej pracowałam. Jeżeli chodzi o Mariana, to byłam już jego żoną, synową, a teraz córką. Z Agatą grałyśmy w teatrze. Gabrysia Muskała to aktorka, którą niezwykle cenię, bo ona ma taką wiskomika aktorów Woody Allenowskich. Czekam na telefon od Woody Allena. Nie było prosto obsadzić ten film, bo wiedziałam, jakie to ważne w tym filmie, że wszystko stoi na aktorach. Kunszt aktorski jest na pierwszym planie. Mimo że to był trudny materiał, wszyscy graliśmy do jednej bramki i cała ekipa, myślę, że wszyscy polubili ten scenariusz. Spotkali się tacy ludzie, którzy są ambitni, którzy chcą jak najlepiej, którzy nie odpuszczają, którym się ciągle chce. Fajny film. Teraz właśnie czas na to, żeby go już wypuścić i żeby zobaczyli go ludzie w całej Polsce. Witam Państwa, nazywam się Kinga Dębska. Gabriela Muskała. Agata Kulesza i zapraszam na film Moje córki krowy. O, Wasze koleżanki.